To jest banał, ale w okresie przygotowawczym kompletnie wygrane nie są ważne. Dużo ważniejsze są w sezonie. Tak naprawdę był to dla nas materiał do analizy te mecze. Zgrywaliśmy zespół i w ataku, i w obronie. Cieszy to, że pewne pomysły funkcjonowały dobrze. Niektóre są do poprawy. No na pewno Nikola będzie grał więcej na czwórce, aczkolwiek jego obecność w zespole daje mi dużą swobodę, jeżeli chodzi o graczy wysokich, ponieważ może grać na dwóch pozycjach i na obu pozycjach jest dużym wzmocnieniem w ataku. Jeżeli chodzi o Piotrka Śmigielskiego, pomysł był taki, żeby wykorzystywać go też na pozycji 1, gdzie w zeszłym roku nie grał. Natomiast Łukasz Kolenda prezentował się w sparingach dosyć dobrze, więc jeżeli podtrzyma swoją jeśli tam dobrą dyspozycję i dobrą pracę treningową, być może otworzy się dla niego szansa na większą ilość minut. So far I like it, you know, I can play both positions that coach wants for me. And so far I like those rules that coach Marcin put in front of us. So I hope that we're gonna execute them better and better. I would love that our fans join us against Telmet. It's gonna be a great chance for them to see champions in this beautiful gym and to see our team thrive in the new season.